Witam Was bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Muszę się Wam przyglądnąć, nacieszyć. Witam gości wśród nas. Serdecznie Was witam. Witam też i tych naszych gości, którzy oglądają nas przez internet. Bardzo serdecznie Was witam. Dochodzą nas słuchy, że coraz więcej ludzi nas ogląda. Braci, siostr, naszych sympatyków. Bardzo, bardzo Was serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję, że możemy się zgromadzać. Wiecie, poczułem taką wdzięczność w szczególny sposób. Wdzięczność jest w naszych sercach wpojona przez miłość Jezusa, ale w szczególny sposób, że możemy się zgromadzać. Czujecie to? Że możemy przychodzić, zgromadzać się, że mamy wolność, że możemy przyjść na to miejsce, możesz podnieść swoje ręce, możesz wielbić Jezusa, możesz Go wywyższać. Nie jesteśmy ograniczeni tym. Chwała Bogu, że jesteśmy na tym miejscu. Przynoszę też pozdrowienia, bardzo serdeczne pozdrowienia od pastora naszego. Prosił, aby bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrowić, więc przekazuję. I to chyba tyle z pozdrowień. Cieszę się, że możemy być u stóp Pana Jezusa Chrystusa, że możemy słuchać Jego słowa. Kto się cieszy, że jest na tym miejscu? Ręka do góry, jak w szkole. Halleluja, dziękuję Wam. Chciałbym się podzielić z Wami słowem, ale też i przeżyciami, które dotykają mocno mojego serca i są dla mnie życiem. Są dla mnie życiem. Boże słowa zawsze są dla nas życiem. Amen. Śpiewaliśmy w jednej z tych pieśni, że karmić się Twoim słowem. Słowo Boże jest naszym pokarmem. I ono każdy dzień, tak jak jemy każdy dzień śniadanie, obiad, kolację, czy ktoś je dwa posiłki, ale Słowo Boże tak samo musimy jeść każdego dnia. Każdego dnia rozmawiamy z Bogiem, każdego dnia pytamy Go, mówimy Mu, co czujemy w naszych sercach. Amen. On nam odpowiada, co Go zapytamy, On nam odpowiada. Rozmawiacie z Bogiem, tak? Amen. Amen. Halleluja. Bo wiecie, kiedy poznaliśmy Go, to mamy przywilej, mamy sposobność i społeczność, możemy każdej chwili, każdego dnia, i ja to robię, każdy dzień rozmawiam z moim Bogiem. Czasami, kiedy przed pracą rozmawiam, jest dużo pracy, albo kiedy jest mało pracy, jakkolwiek, zawsze z Nim rozmawiam i rozmawiam z Nim też o pracy. Zostawiam sobie to na sam koniec, kiedy już uwielbiam Jego imię, kiedy wywyższam Go, nacieszę się Jego obecnością, kiedy wiem, że jest ze mną, kiedy wiem, że On od samego początku, kiedy tylko się umówię z Nim, On jest podczas modlitwy ze mną, kiedy klęczę, kiedy czoło kładę na podłogę, ale też kiedy stoję, kiedy siedzę, kiedy leżę, On wie to wszystko o mnie. Słuchajcie, to jest niesamowite, wiedzieć, że Bóg o tobie wie wszystko. Wyobraźcie sobie teraz, że ja sobie pomyślę, że zaraz pójdę i usiądę, a On o tym już wie. On wie, co jest w moim sercu. Powiem tak, wy na przykład nie wiecie, co jeszcze chcę powiedzieć, a On wszystko wie. Ja nie zamierzam się pomylić gdzieś, a On wie o wszystkim. I wiecie, co jest najlepsze? Że On i tak mnie kocha i tak. Amen? Nawet gdybym się pomylił, nawet gdybym zrobił coś nie tak, On i tak będzie mnie kochał. Tak mówi Boże Słowo. Amen? Bo On jest Ojcem miłującym. On, który ciebie kocha, On ciebie zna. On, kiedy zanim się urodziłeś, to jest niesamowite, zanim się urodziłeś, On już marzył o tobie. On marzył o tobie, że będzie ktoś taki i nigdy w życiu już się, nigdy w istnieniu świata już się ten ktoś nie powtórzy, ale to będzie jeden człowiek. To będzie moje dziecko. I zanim się urodziłeś, kiedy się urodziłeś, przyszedłeś na ten świat, Jego radość była niesamowita. I tak jest do dnia dzisiejszego i będzie na wieki. Bo to jest Bóg Wszechmogący. Amen. Halleluja. Wiecie, naprawdę, aż mi się gdzieś tutaj gorąco robi, kiedy myślę o tym, ale to jest prawda, ja to wyczytałem w Bożym Słowie, dlatego nie mam problemów, kto to zrozumie, kto przyjdzie do Jego obecności. Powiedziałem źle, kto to zrozumie, to może jest takie powiedziane umysłowo, ale kto przyjdzie i dotknie Go, doświadczy tego, co teraz mówię, o czym? O Jego miłości, ten nigdy nie ma poczucia jakiejś niskiej wartości swojej osoby. Zawsze wiesz, jak jesteś cenny w Bożych oczach. I nigdy nie przesadzisz ze swoją samooceną, bo zawsze wiesz, kto jest nad tobą. Zawsze wiesz, przed kim stoisz, ale też zawsze wiesz, do jakiej godności On ciebie podniósł. Amen?
Dlatego, że jesteś w Jego obecności i wiesz, jak cenny, jak cenna jesteś przed Jego obliczem i to jest prawda. Słuchajcie, czytajmy Boże Słowo. Bóg stworzył człowieka dla siebie. Stworzył nas, ciebie i mnie, stworzył nas dla siebie. Jest taki kochany brat, senior wśród nas, w naszym zborze, który zawsze powtarza, kiedy się modli, kiedy mówi świadectwo, wiecie, mówi niesamowicie mocno. On mówi tak, Pan Bóg stworzył pokrzywę, żeby była ziołem. Stworzył rumianek, stworzył różę, stworzył, pomóżcie mi, co to tutaj jest? Goździk. Goździk. A nie wygląda jak goździk. W kwiaciarni są wyższe takie. I przystrojone zazwyczaj. Słuchajcie, Pan Bóg stworzył goździki, żeby cieszyły oko. Coś niesamowitego. Ale On stworzył ciebie i mnie, wiecie po co? Żeby mieć z tobą społeczność. Żeby mógł się z kimś spotkać i porozmawiać, przytulić. On chce z tobą przebywać. On ciebie i mnie stworzył właśnie dla tego celu, aby mieć z kimś zasiąść do stołu, wypić kawę, porozmawiać, pośmiać się razem. Ale też i o poważnych rzeczach porozmawiać. Pan Bóg tak właśnie ciebie ukochał i stworzył ciebie z takim zamiarem i z takim zamiarem jesteśmy stworzeni dla Niego. Halleluja. Słowo Boże mówi, że ludzi, które sobie stworzyłem, lud, który sobie stworzyłem, będzie robił co? Zwiastował moją chwałę, obecność Bożą. To my jesteśmy tymi, którzy noszą Bożą chwałę. Kiedy idziesz do pracy, kiedy idziesz do szkoły, kiedy idziesz na autobus, do samochodu, to wyobraź sobie, że niesiesz Bożą chwałę. Bóg ciebie stworzył i On w ciebie umieścił część swojego życia. On powiedział, na swój obraz i na swoje podobieństwo stworzę go. Amen. Dlatego ty idziesz, Boże stworzenie, On w tobie umieścił swoją chwałę. Mało tego, On posłał Jezusa Chrystusa, abyśmy my nie zginęli jako ludzie, którzy upadli, ale wykupił nas i to dopiero początek. On powiedział, przywdziałem ich sprawiedliwością swoją. Amen. Jezus Chrystus wziął swoją szatę, czystą, świętą swoją szatę i ubrał ciebie w nią. Ubrał mnie w swoją szatę. I kiedy Bóg teraz, Bóg Ojciec patrzy i mówi, to jest moje dziecko, to jest mój syn, to jest moja córka. To on jest taki, jakby nigdy nie zgrzeszył. Dlatego, że Jezus Chrystus odkupił mnie i odział mnie swoją sprawiedliwością. To jest Boża prawda. Usprawiedliwił nas. Ale to jeszcze nie koniec. Będę mówił dalej. On powiedział, kiedy będą sami na tej ziemi, przeciwnik może ich zniszczyć. Dlatego będę z nimi zawsze. Każdy dzień będę z nimi. Nie pozwolę, aby zły dotknął ich. I mało tego, powiem jeszcze dalej. Zamieszka w nich mój Duch. Duch Święty. Przepiękna, przecudowna osoba, kochana osoba Ducha Świętego, osoba Boża, jedna z osób Trójcy Bożej, cudowna osoba mieszka w tobie. Tutaj mieszka w tobie Duch Święty. Ja bym chciał, żebyśmy uwierzyli w to, żebyśmy dzisiaj powiedzieli, Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi Ducha Świętego, że mi zaufałeś. Popatrzcie, jak Bóg bardzo ciebie ukochał. Duch Święty jest, nie powiem, że jest kruchym, ale bardzo delikatną osobą. Jest bardzo delikatną osobą. Jest przyrównany do gołębicy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale gołąb nigdy nie siada w jakimś śmietniku, w jakimś bałaganie. Gołąb nigdy nie siada tam, gdzie jest, wiecie, coś rozrzucone, nie wiadomo jaki bałagan. On siada wysoko na takim miejscu, które jest czyste miejsce. I nie jest ptakiem, którego możesz tak łatwo przyswoić, nie możesz go oswoić, ale łatwo go jest spłoszyć. Dlatego Duch Święty jest bardzo delikatny. On jest dżentelmenem i On nigdy nie wtargnie do twojego życia. On zawsze przyjdzie do twojego życia na twoje zaproszenie. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, że właśnie taką kochaną osobę, taką cenną osobę Bóg dał do mojego życia. Powiedział, jest twoim przyjacielem, jest w tobie na zawsze, jest z tobą na zawsze. Gdyby nie Duch Święty, byśmy nie byli w stanie na tej ziemi przejść i wejść do wieczności. Mówię to z całą powagą. A Bóg zatroszczył się, nasz kochany Ojciec zatroszczył się, abyśmy całe zbawienie, abyśmy otrzymali od Niego w darze. Słuchajcie, nie musieliśmy za to zapłacić ani centa, ani złotówki. Wszystko w Jezusie Chrystusie wykonało się na Golgocie. Amen? To jest dobra nowina. To jest dobra nowina. Mówiłbym jeszcze dalej, co jeszcze Bóg dał, ale chciałbym dzisiaj się podzielić z wami takim słowem. Otwórzmy Ewangelię Jana. Ewangelia Jana to jest taki jedne z najbardziej ulubionych moich Ewangelii. To jest pierwsza Ewangelia, którą w ogóle w życiu przeczytałem. I kiedy otworzyłem Biblię,
Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to przeczytałem Ewangelię Jana. Wiecie, przeczytałem ją raz, nie za bardzo rozumiałem, o co chodzi. Niektóre rzeczy łapałem, a wiecie, o zbożu, o ziarnie, o drzewkach, o owcach. Super, wszystko fajnie, łapałem to. Ale przyjąłem Jezusa Chrystusa w bardzo młodym wieku. Wiecie, niektórych rzeczy tam nie umiałem złapać, nie umiałem zrozumieć. Ale kiedy czytałem drugi raz, kiedy czytałem trzeci raz Ewangelię Jana, nie powiem, który raz, ale czytam często i czytam bardzo, bardzo cieszę się, kiedy mogę czytać Słowo Boże. Czytacie Boże Słowo? Ja zawsze, kiedy z kimś rozmawiam przez telefon, to staram się na koniec mu pytać, czy czytasz Boże Słowo? To jest takie konfrontujące, bo każdy mówi, tak, 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 czytam. I potem sobie przypominasz, kiedy ostatnio przeczytałeś jeden werset z Biblii. Dlatego słuchajcie, zawsze się pytajmy jedni drugich, czy czytasz Boże Słowo? Co dzisiaj Bóg do ciebie powiedział? O, to jest fajne. Ja zawsze, kiedy cieszyłem się o tym, kiedy modliłem się na samym początku moim, modliłem się i kiedyś przyszedłem do mojego dziadka i mówię tak, że miałem dzisiaj wspaniałą społeczność i rozmawiałem z Bogiem. I on taki zrobił oczy na mnie i mówi, o to super, fajnie. A co ci powiedział? Wiecie, zmroziło mnie. I w tym momencie nauczyłem się, że kiedy przychodzisz do Boga i modlisz się, kiedy pytasz Go, kiedy rozmawiasz z Bogiem, musisz dać czas, aby Bóg do ciebie mówił. Dlatego, że Bóg chce mówić. On nie jest kimś, kto nie umie słuchać, albo umie słuchać, a nie umie mówić, ale Bóg odpowiada na twoje modlitwy. Wiecie, ja wam powiem taki krótki przykład. Jakiś czas, ja już chyba go mówiłem na modlitwie mężczyzn, ale jakiś czas temu, kiedyś miałem bardzo dużo pracy, nawarstwiło się mi tak dużo pracy, że nie umiałem sobie z tym dać rady. I wiecie, w pewnym momencie, kiedy twój grafik już wychodzi z zeszytu, z tego grafika, wychodzi już twoje plany, wychodzą poza niego i już nie umiesz spać w nocy, to zaczynasz się martwić, jak to połapać. Wiecie, co mogłem, to odmówiłem, co mogłem, to zadzwoniłem, ale nie wszystko załatwisz. Więc wtedy poszedłem i na mojej jednej modlitwie, kiedy miałem czas z Panem, a był to cudowny czas, był to dobry czas, poszedłem i powiedziałem, Panie, ale teraz muszę ci powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. W pracy nie daję sobie rady. Mój grafik wychodzi z zeszytu. I chcę, żebyś ty chociaż część tego grafika mojego przejął do swojej księgowości. Zrób coś, żebym ja sobie mógł jakoś pogonić tę robotę, nadgonić, żebym mógł coś zrobić. Wiecie, co się stało? W ciągu 15 minut zadzwoniła osoba i mówi, słuchaj Janusz, bardzo cię przepraszam, ale nie dam rady dzisiaj przywieźć samochodu do naprawy. Coś mi wyskoczyło, nie dam rady, bardzo cię przepraszam. Ja mówię, nie przepraszaj, tak naprawdę nic się nie stało. I powiedziałem, Bogu dziękuję, że jest wszystko w porządku. Słuchajcie, za chwilę ktoś podjeżdża i mówi, czy możemy przesunąć o 2 tygodnie. Nie dam rady teraz. Wiecie, Bóg zajął się moim grafikiem. On przyszedł autentycznie w taki sposób, jaki ja bym sobie nie wymarzył. Do niektórych osób nawet nie miałem telefonu. Sami zadzwonili. Sami poprosili o przesunięcie. Bóg troszczy się o wszystko, o czym rozmawiasz z Nim. Amen? To nie jest jednorazowy przypadek. Ja bym mógł zasypać wam tymi świadectwami. W każdej sytuacji. Mogę wam powiedzieć nawet rzeczy takie fachowe, kiedy modliłem się, wiecie, nie dawałem rady. Czasami w pracy, czy ktoś miał może w pracy, że nie dajesz rady, coś już przerasta ciebie, podnieś rękę, jeżeli tak było. Super. Ja się cieszę, że jest szczerość nas, tak? Bo ja czasami nie daję rady. I wiecie, czasami w pracy, a był taki przypadek szczególny w jednym momencie, kiedy nie umiałem czegoś rozwiązać. Wiecie, najgorsze było w tym wszystkim, że jestem ambitny i obiecałem. I potem nie mogę spać. Obiecałem, tak, będziesz miał samochód, naprawię ci go, zrobię ci go, będzie okej. A potem zobaczyłem, że moje możliwości się skończyły. Gorący pot. Telefony do wszystkich przyjaciół. Nikt nie da rady, nikt nie miał przypadku, nie wie, nie zna. Nikt ci nie pomoże. I wiecie, przyznać się trudno, ale też powiem, kiedy ostatnia deska ratunku, to trwoga to do Boga. Zazwyczaj staram się mówić wcześniej o tym, ale czasami stroimy z cwaniaka i chcemy zrobić sami i powiedzieć, Boże, widzisz, poradziłem sobie. W tym przypadku tak nie zadziałało. I poszedłem do Pana, poszedłem na modlitwę, na społeczność, kiedy uwielbiałem Go, kiedy dziękowałem Mu. Z tyłu głowy gdzieś nie mogłem zapomnieć o tym. I wiecie, najciekawsze jest to, że po co się tak długo męczyć? Od razu trzeba było Bogu powiedzieć. A ja próbowałem podejść, żeby jakoś Go udobruchać, uwielbić Go, powiedzieć, Boże, jak jesteś cudowny. Mówiłem Mu w modlitwie, Ty wszystko wiesz.
Ty nawet wiesz o mojej pracy. Mówiłem okrężną drogą, wiecie, opowiadałem Bogu. Ty nawet wiesz, nawet gdybym ja coś nie umiał, to ty to umiesz. Wiecie, i tak mówiłem Bogu w tej modlitwie. Potem mówiłem, ty jesteś cudowny, ty potrafisz nawet cuda stworzyć. A, ty nawet potrafisz mój umysł tak olśnić, że ja nawet mogę coś wymyślić, czego nie potrafię normalnie wymyślić. A na końcu powiedziałem, Boże, teraz tak do rzeczy. Nie potrafię. Obiecałem, nie dam rady. I wiecie, poszedłem spać i jak nigdy, dobrze śpię zawsze, ale jak nigdy dotąd zasnąłem, wyspałem się rano, zapomniałem, że miałem to robić tę robotę. Kiedy przyszedłem i zobaczyłem ten samochód, rzuciła się mi w myśl jedna rzecz, którą trzeba było sprawdzić, bardzo prosta. Idę i jak na gotowe, jakbyś przyszedł, zrobisz 15 minut, a wcześniej 2 dni męczyłem tę samą robotę. Słuchajcie, dobrze, że było wcześniej rano, bo ja płakałem, ja się śmiałem, ja tańczyłem w warsztacie. Inni by wszyscy już powiedzieli, trzeba dzwonić na ten, wiecie, tam ten telefon. Gdyby to zobaczyli, to jest koniec po nim. Ale słuchajcie, nikt tego nie widział, mam nadzieję, że nikt nie widział. Chociaż drzwi były pootwierane, brama była pootwierana, ale to była 5 godzina rano. I słuchajcie, ja uwielbiałem, ja tańczyłem, ja dziękowałem, ja mówię, Boże, i Ty to wszystko wiedziałeś? Dopiero po 2 dniach. Ale powiedziałem, Panie, ja wiem, to moja wina. Za późno trochę. Miałem pierwszego dnia od razu podziękować Ci i poprosić Ciebie. Wiecie, i taki jest nasz Bóg. W każdej sytuacji. Ja Wam tylko daję kilka przykładów, ale On jest w każdej sytuacji. Nie chcę przesadzać, ale kiedy przesolisz zupę, to porozmawiaj z Nim o tym. Nie denerwuj się, nic nie rób innego, ale porozmawiaj z Nim. Gospodynie wiedzą, że trzeba surowy ziemniak wrzucić. Halleluja. Słuchajcie, wracamy do Ewangelii. To jest cudowne. Nasz Bóg jest wspaniały. Amen. Powiedzmy to wszyscy razem. Bóg jest dobry. Halleluja. On jest dobry. O Ewangelii Jana, 15 rozdział. Otwórzmy nasze Biblię. Mamy nasze Biblię na pewno. Wiecie, dobrze jest sprawdzać. Mi się też to zdarza, że czasami coś przekręcę, a będę czytał z Nowego Tłumaczenia, więc sprawdzajcie w swoich Bibliach. Pan Bóg mnie i tak będzie kochał, mój kochany ojciec tatuś będzie mnie kochał, ale wy mnie sprawdzajcie i poprawiajcie, jeżeli by się coś nie tak było. Dlatego będziemy czytać 15 rozdział od 1 wersetu. Pan Jezus mówi tak. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie, ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i spłoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Słuchajcie, niesamowity urywek Słowa Bożego, Ewangelii Jana. I można się rozkochać. W tym słowie można się zakochać. Pan Jezus mówi bardzo proste słowo. Mówi tak, powiem teraz tak, jak jest w Brytyjce. Ja jestem krzewem winnym. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie jest w stanie owocować, ale musi trwać w krzewie winnym, tak wy trwajcie we mnie, abyście owocowali w waszym życiu. Pan Jezus mówi bardzo prosty przykład. To jest jak 2 dodać 2. I słuchajcie, kto z was ma w domu winorośle? Winorośle. Dzisiaj trochę ręce podnosimy, jak w szkole, winorośle. W ogródku gdzieś tam fajnie, dobrze wiedzieć. Jest kilka osób, które dokładnie teraz będą wiedzieć, o czym będę mówił. Słuchajcie, ktoś mi podarował, ktoś mi dał, zasadziłem. Jeden krzak moja żona zasadziła, ja potem jeszcze coś tam doniosłem, zasadziłem, zaczęło rosnąć i myślałem sobie, że zrobię sobie żywopłot z winogron.
z winorośli. Zaczęły rosnąć, zrobiłem stelaż, wiecie, one szybko rosną, zrobiłem stelaż jakiś taki i wiecie, po 2 czy po 3 latach już były dosyć wysokie, pomyślałem sobie, zrobię sobie taki stelaż trochę do dachu, zrobię sobie taki baldachim i nie wiem, czy widzieliście już to, ale z tych winogron można zrobić dach, który nie przemaka nawet. One mają takie liście, że nawet pod tym, jak był taki nie za gęsty deszcz, było zupełnie sucho. Bardzo fajny dach. I kiedy po kilku latach musiałem to obcinać oczywiście, bo to było tak duże, że nie szło przejść przez to, zacząłem myśleć sobie, Pan Jezus mówi o bardzo prostym krzewie, krzewie winnym. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. I pewnego dnia poszedłem, aby poprzycinać moją winorość, to było późniejszą wiosną, i pomyślałem sobie, muszę zobaczyć, o co chodzi w tym wszystkim. I kiedy widzę ten krzew winny, to jest ten, który z korzenia, który rośnie, takie drzewko, można powiedzieć, cienkie, które rośnie, a z niego puszczają pędy. I one strzelają, wiecie, nawet kilkumetrowymi pędami, gdybyś tego nie przycinał. One bardzo szybko rosną, te pędy. To jest mowa o tych pędach, które tutaj są. To są młodziutkie, od młodzia, które każdą wiosnę rosną z krzewu winnego, z tego drzewka. Ja nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Jakieś tam owoce były, jakieś tam kwiatki były, jakieś coś tam kwitło, ale zawsze to było malutkie, niewiele, coś tam. Jeszcze potem przyszły i ptaki mi to zjadały zawsze. Więc nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Patrzę się takie ładne, myślałem, że to musi zostać. Ale zacząłem czytać. No i piszą, że trzeba te pędy, te nowiutkie, trzeba ich przycinać. Więc myślę sobie, 10 centymetrów może wystarczy, niech są ładne, niech są duże. Poprzycinałem niewiele co. Następny rok poczytałem trochę głębiej, popytałem się trochę ogrodników. Ktoś mi coś podpowiedział. I wiecie, coś niesamowitego. Odczekałem, aż te pędy, te latorośle, te pędy młodziutkie wyrosły, zakwitły. Widziałem, gdzie te kiści się pojawiły. I wiecie, 2 takie od młodzia dalej, za tymi kwiatami złamałem to i to był bardzo długi pęd. Serce mnie bolało, słuchajcie. Taki kawałek winorośli musiałem odłamać. Ale sobie myślę, no spróbuję. Skoro tak mówią, tak piszą, to tak spróbuję. I wszystkie tak zrobiłem. Wiecie, takie duże liści piękne na tym były. Ja to obłamywałem i wyrzucałem. Niektóre z nich, przyznam się wam, niektóre z nich nawet wsadzałem do wody i myślę, może puszczą. Potem przeczytałem sobie Bożym, że beze mnie nic uczynić nie potraficie. Jest tak napisane. Musi trwać w krzewie winnym. I słuchajcie, wiecie co się stało? Przychodzi lato, przychodzi jesień. Ja się patrzę, te kiście winogron, jakby nie te same krzaki. Zupełnie wielkie owoce. Było ich dużo. Skąd się to wzięło? Te same krzaki, ta sama winorość, a zupełnie inne owoce. I wiecie, kiedykolwiek strzelało jakieś nowe pędy, ja patrzyłem tylko, kiedy się kończył kwiatek, 10 centymetrów za nim złamałem. I wiecie, co to robi? Robi tak, że kiedy ten pęd puszcza, to jest piękna sprawa, zakwitnie, puszcza owoce, to potem następny rośnie, powiedzmy sobie, na przyszły rok. Ale on bardzo dużo soku i energii pobiera. I pobiera wszystko, właściwie większość tego, co idzie na owoc. Dlatego jeżeli to złamiesz za tym, to wszystko pójdzie na owoc. I tutaj jest potrzebny winogrodnik. Potrzebny jest ktoś, kto przychodzi i obłamuje, aby owoc był pełny. Pan Jezus mówi taki prosty przykład. Tam w Izraelu wszyscy wiedzieli, o co chodzi. I wiecie, nauczyłem się i teraz moje winorośle, kiedy przechodzę koło nich, to już się zaczynają tak kurczyć. Bo wiedzą, że będzie obcinanie. Będzie obłamywanie, ale wtedy jest owoc. Wtedy możesz pokierować tak, jak chcesz. Wtedy możesz uzyskać piękny owoc. Możesz uzyskać w tą stronę, gdzie chcesz puścić, to możesz puścić. Możesz naprawdę zaplanować. A to, co się dzieje na tych krzakach, to jest niesamowite. I Pan Jezus mówił właśnie o takim prostym przykładzie. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. My jesteśmy latoroślami, które naprawdę strzelają. Czasami jak wystrzeli, to nie idzie go zatrzymać. I przychodzi Bóg. On jest doskonałym winogrodnikiem i On doskonale wie, co trzeba zrobić. On wie, że w twoim życiu, żeby ten owoc, który jest właśnie zakwitło, to, co w twoim życiu zakwitło, On wie, żeby to zbogacić i uzyskać, musi coś zrobić, co czasami ciebie boli i krzyczysz nie.
Mówisz, tak nie chcę. A tak pięknie mi szło. Wszyscy widzieli. Wszyscy widzieli. Byłem widoczny, a teraz nie jestem. Czasami tak jest. I słuchajcie, te latorośle, te pędy, jak tutaj jest nazwane, jak Pan Jezus nazwał, to nic innego jak my, jak dzieci Boże. Pan Jezus powiedział w bardzo prostej przypowieści, jak to się dzieje. Ale ja bym dzisiaj się nie chciał skupiać na tych, wiecie, latoroślach tak mocno, ani na tych owocach, które są tak piękne i potrafią dojrzeć i są słodkie i Boga cieszy, winogrodnika cieszy oko, ale tak samo ma niesamowity smak, ma pożytek z tego i wielką radość. To chciałbym zwrócić na to, aby trwać. Bo to jest najważniejsze. Kiedy te pędy byś odciął, obłamał, jakkolwiek to nazwać, wsadzisz do wody. Wiecie, że się mi udało, że jakiś czas nawet one były zielone? Było mokro, było fajnie. Wydawało mi się nawet, że korzenie puszczą i uda się mi coś tam wyhodować. Ale przyszła posucha. Przyszło sucho, bardziej wszystko zwiędło, padło. Niedługo trzeba było czekać. Dlatego Pan Jezus mówi, jeśli we mnie trwać będziecie i słowo moje w was będzie trwać, proście o cokolwiek, słuchajcie teraz, to są owoce, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Amen? I mówi jeszcze coś więcej. Słuchajcie, to nie jest jakoś na naszą chlubę, abyśmy mogli, o, wiecie, powiecie sobie, Janusz poprosił i Bóg mu dał. No niesamowite. To nie o to chodzi. Chodzi o to, aby Bóg był uwielbiony. Ja to świadectwo powiedziałem po to, żebyście nabrali apetytu, aby o wszystkim rozmawiać z Bogiem. Aby Go zaprosić do każdej dziedziny swojego życia. Do pracy, do kuchni. Wszędzie, gdzie jesteś, abyś zaprosił Boga. Aby On był przyjacielem. Duch Święty jest w Tobie, jest z Tobą zawsze. On jest naszym pocieszycielem, ale też pomocnikiem i On może doradzić Ci w takiej sytuacji, kiedy Ty sobie już nie dajesz rady. Słowo Boże mówi o tym bardzo wyraźnie. Słuchajcie, nawet jest napisane, że On Wam przypomni, co ja Wam powiedziałem. Duch Święty czasami przychodzi mi. Wielokrotnie na modlitwie, kiedy się modlę, opowiem Wam takie krótkie świadectwo. W pewnym momencie ktoś, jeden człowiek poprosił mnie, że w bardzo ciężkiej sytuacji jest i prosił mnie o modlitwę. Kiedy ja przyszedłem do niego i zacząłem się modlić, nie miałem słów w gębie. Nie umiałem się modlić, nie potrafiłem. I powiedziałem, Duchu Święty, jesteś moim najlepszym przyjacielem, jesteś we mnie, pomóż mi, bo nie umiem się modlić. Zacząłem modlić się w językach, a za chwilę Duch Święty przypomniał mi słowo. Kiedy to słowo zacytowałem, widziałem jak trzasło, jak przyszedł przełom, jak przyszło Boże błogosławieństwo. Bóg przyszedł z rozwiązaniem. Słuchajcie, ta modlitwa nie trwała 2 godziny, ale 15 minut i On zaczął się modlić. To jest coś niesamowitego. Nie mówię to na chwałę sobie albo kogoś innego, ale Bóg jest uwielbiony, bo Duch Święty przychodzi, aby nam przypomnieć to, co Jezus powiedział. Amen? Duch Święty też jest z nami między innymi, aby nam oznajmić, co przyjdzie. Czasami możesz sobie wyobrażać, jakąś sytuację do przodu. I zwróć uwagę, że Duch Święty jest w tobie i pomaga ci, abyś potrafił przewidzieć coś do przodu, co się może wydarzyć, co się może stać. Przeżyłem kilka razy już taką sytuację, że wyobrażałem sobie jakąś sytuację. Widziałem jakąś sytuację w moim życiu, tak wiecie, w wyobraźni, by pomyślał sobie, dobrze, że tego nikt nie widzi. Tak sobie wyobraziłem tylko. I mija kilka dni, kilka tygodni, albo może i miesiąc i zupełnie ta sytuacja się przedstawia. Wiecie, co było najfajniejsze w tym wszystkim? Że ja już wiedziałem, co trzeba zrobić. Bo Bóg to słyszał. On to wiedział. I ja już miałem czas, żeby przygotować słowo, żeby przygotować sobie odpowiedź. Wcześniej byłbym zaskoczony, ale Duch Święty przychodzi, aby nam oznajmić rzeczy, które są przed nami. Tak jest napisane w Słowie Bożym, więc jest to biblijne. Amen? Amen. Halleluja. Przeraziłem się. Pomyślałem sobie, pastora nie ma, a ten tu sobie głosi, co chce. Halleluja. Słuchajcie, chcę was zachęcić, abyście zrozumieli przede wszystkim dzisiaj, abyśmy mogli na nowo... Zrozumieli, to jest grubo powiedziane, abyśmy na nowo przypomnieli sobie, że mamy trwać w Jezusie Chrystusie na maksa, całkowicie, polegać na Nim całkowicie. Beze mnie nic uczynić nie potraficie. Czasami to słowo wyrwane z kontekstu może cię zniechęcić i powiedzieć, ja nic nie potrafię, ale to nie jest to samo słowo. Słuchajcie, ten pęd, ta latorość odłamana i przesadzona w obok, nic nie potrafi zrobić już.
Ona nie urośnie, ona nie wyda owocu, nie potrafi. Ale w tym krzewie potrafi niesamowicie dużo. Potrafi dokładnie to, co jest zaplanowane przez krzew. Amen? Dlatego chcę, abyśmy przybliżyli się do naszego Pana. Abyśmy każdy dzień... Ja bym chciał dzisiaj zrobić taki apel do naszych serc. To słuchajcie, to nie będzie nic na tym na poczekaniu. To jest na zadanie domowe. Na każdy dzień. Abyśmy sobie wzięli do serca, że możemy przylgnąć do Pana, jak ta latorość. Wiecie, że ona nigdy nie wychodzi na noc się przespać? Ja czasami idę na obchód koło mojego domu i nigdy jakaś latorość nie spacerowała koło winorośli. One zawsze są w niej. Zawsze są na swoim miejscu. Pamiętam, na pamięć znam, bo przecież chodzę, przycinam, pielęgnuję, to ja wiem i widzę, co się dzieje. I zawsze są na swoim miejscu. Gdyby tylko na chwilę nie były na swoim miejscu, o, zdarzy się, że kiedy wiatr coś złamie, już nie jest na swoim miejscu i już jest po niej. Ale kiedy jest na swoim miejscu, kiedy ta latorość jest na swoim miejscu w krzewie winnym, ona zawsze jest zasilona, ona zawsze jest zielona, ona zawsze jest mocna, zawsze jest w stanie ciągnąć soki. Wiecie, najbardziej mnie zachwyca to, że kiedy jest susza, kiedy jest ciężko z wodą, kiedy wszystkie roślinki trzeba podlewać dookoła i wiecie, ja wtedy podlewam pomidory, podlewam ogórki, podlewam grządki, podlewam, a winorośli nie podlewam, bo nie trzeba. Ona ma głęboko korzenie. Winorośl ma głęboko korzenie i ten krzew winny dba o swoje latorośle. Ten krzew winny, on jest zaopatrzycielem, on jest tym, który zaopatrza te winorośle, te latorośle, te pędy, zaopatrza we wszystko, czego potrzebują. I ja nie widziałem, żeby one były klapnięte, żeby one były owiędłe. One zawsze są dożywione, zawsze są zaopatrzone. Dlatego to świadczy o tym, że kiedy trwam w Nim, jestem zawsze zaopatrzony, jestem zawsze zaspokojony. Zawsze to, czego potrzebuję, On mi daje. Amen? On jest El Shaddai. Jego imię jest El Shaddai. Kocham to imię. El Shaddai to znaczy, że Bóg, który zaopatrza więcej niż potrzebujesz. Podoba się mi to słowo zaopatrzenie, dlatego że wielokrotnie w Słowie Bożym jest ono użyte. Jest napisane, że Pan na górze zaopatrza. Bóg jest na górze zaopatrzenia. El Shaddai to jest imię, które mówi o tym, że Bóg daje więcej niż potrzebujesz. Wiecie, ja go proszę o to, żeby przesunął jednego klienta na 2 dni do przodu, bo nie daje rady, a on mi ustawi całą robotę. Tak się to stało. I całkiem na luzie mogę być. Jeszcze mam czas dla siebie. To jest niesamowite. Wiecie, mamy rozum i muszę to ustawiać, ale kiedy była sytuacja kryzysowa i prosiłem Go o to, On przyszedł i pomógł. Amen? Cudowny jest nasz Pan. Dlatego On jest ten, który zaopatrza, daje więcej niż potrzeba. On jest ten, który ma źródło. On nie potrzebuje zasilania gdzieś z zewnątrz. On ma korzenie w niebie, u Boga Ojca. A sam Bóg Ojciec przychodzi, aby przycinać Twoje i moje życie. I tu chcę powiedzieć, że czasami to boli. Czasami myślisz, czemu mnie to spotkało? Jeżeli Ciebie coś spotkało i nie wiesz dlaczego, nie wiesz czemu Ci ciężko, to pomyśl o tym, że w obecności Bożej nic się nie dzieje bez przyczyny. W tej sytuacji możesz zacząć dziękować Bogu i powiedz, Boże, chcę być w Twoim objęciu. Chcę być dalej wszczepiony w Ciebie. Chcę dalej rosnąć w Tobie. Panie Jezu, chcę rosnąć w Tobie, bo wtedy jestem bezpieczny, zaopatrzony, wtedy moje życie jest nawodnione, ono jest świeże, ono może przynieść owoc nawet w czasach posuchy, nawet w czasach suszy. Halleluja. I to słowo mówi nam wyraźnie o tym, co się dzieje, kiedy człowiek trwa, kiedy Ty i ja możemy trwać w Jezusie Chrystusie każdego dnia. Zdarzało się wam tam, że przychodzisz do zgromadzenia i myślisz, że musisz wszystko zacząć od nowa? Że musisz teraz prosić, Panie Jezu, ja niegodny, przychodzę do Ciebie, chciałbym zamieszkać u Ciebie. Kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, zostałeś w Niego wszczepiony, zostałaś w Niego wszczepiona i rośniesz w Nim. Kiedy Ci się wydaje, że Ci jest ciężko w Twoim życiu, albo inaczej powiem, bo wydawać Ci się może co chwilę, bo przeciwnik przychodzi, żeby Ci to podsuwać, ale kiedy naprawdę Ci jest ciężko w Twoim życiu, doświadczasz czegoś, co Cię boli, to pomyśl o tym, że jesteś wszczepiony, wszczepiona w kogoś, kto jest doskonały, kto jest święty, czysty, Jezus Chrystus. A Bóg stoi koło Ciebie, aby zrobić to, co trzeba zrobić. Amen? Słuchajcie, to jest najlepsze miejsce, jakiegokolwiek mogłem doświadczyć w życiu.
Kiedy poznałem Jezusa Chrystusa, tego jeszcze nie rozumiałem, ale kiedy to zobaczyłem, że jestem w najbezpieczniejszym, najlepszym miejscu w życiu, to jest coś niesamowitego. Że mogę być w miejscu owocowania, że mogę być w miejscu przyjmowania, brania. Tak właściwie to ja nawet nie muszę ciągnąć tych soków, bo słuchajcie, nie wiem, gdybyście złamali tę winorość, to zauważycie, że tam ciśnie sok. Na tym miejscu złamania wyciska sok. Słuchajcie, to drzewko, ono wyciska sok, żeby nie zabrakło. My nie musimy nawet prosić, Boże, proszę Cię, troszeczkę daj, jeszcze więcej, bo muszę zaowocować. Muszę powiedzieć świadectwo, Boże, proszę Cię, daj. To wypływa, to jest źródło, to wytryskuje, kiedy tylko jesteś w Nim. Są dwie rzeczy, które widzę, które mogą tylko powstrzymać Cię przed tym. Jedna rzecz, to chciałbym, żebyście zrozumieli jasno i nauczyli się z tym walczyć. Wydaje mi się. To jest jedna rzecz. Bardzo często mówimy, że wydaje mi się, że nie owocuję. Wydaje mi się, że moje życie jest suche. Przeciwnik przychodzi do Ciebie i mówi Ci różne kłamstwa. I kiedy Ty przyjmujesz te kłamstwa i wydaje Ci się, że ten tam sługa Boży, tam na przykład Łukasza Bóg niesamowicie używa, a mnie tak troszkę tylko, to Ci się wydaje. Słuchajcie, wszyscy, którzy są wszczepieni w Jezusa Chrystusa, są zasilani Jego obecnością, są zasilani Jego wdzięcznością, Jego mocą, Jego zaopatrzeniem, w czegokolwiek tylko potrzebujesz, On zaopatrza Ciebie i tego nigdy nie braknie. Tak mówi Boże Słowo. Pan Jezus podał prosty przykład, który obrazuje to naprawdę w doskonały sposób. Dlatego bądź spokojny, niczego w Twoim życiu nie braknie, ale bądź w Chrystusie. Trwajcie we mnie. Ja jestem prawdziwą winoroślą. Mój ojciec jest winogrodnikiem. A wy trwajcie we mnie. Wy jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. To jest cudowne słowo. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które ja wam przekazałem. Widzicie, te rzeczy takie, które potrzebują oczyszczenia, Bóg Ojciec sam przychodzi, aby je oczyszczać. Jest takie słowo chyba w liście Jana, teraz mi Duch Święty przypomniał, kiedy trwamy w Nim, kiedy społeczność mamy z sobą, czyli tak jak dzisiaj, już wiecie, w które to jest miejsce, kiedy jesteśmy razem, kiedy społeczność mamy z sobą, krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, przychodzi i oczyszcza nas i jesteśmy czyści tak, jak On jest czysty. Znacie takie miejsce? Słuchajcie, to się dzieje automatycznie. Bóg przychodzi, aby oczyszczać. Nie musisz padać na twarz i mówić kolejny raz, Boże, widzę, że coś mnie tak w moim życiu i musisz to coś zrobić w moim życiu. On sam przychodzi jako ogrodnik. On przychodzi sam do twojego życia. On widzi, co jest tak, ale jeżeli trwasz w Nim, jeżeli jesteś zachwycony, jeżeli chcesz mieszkać w Nim, a każdy z nas na tym miejscu chce. Wiecie, dlaczego to wiem? Bo przyszliście na to miejsce. Kto przychodzi do zgromadzenia, to znaczy, że chce. To nie znaczy, że ci, którzy nie przyszli, nie chcą. Ale wy dzisiaj chcecie naprawdę być w Chrystusie. Amen? I to jest cudowne. To jest dobre, że możemy być w Chrystusie, że jesteśmy wszczepieni, jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy latoroślami, jesteśmy pędami, które są stworzone do tego, żeby przynosić owoc, żeby cieszyć Ojca, żeby Bóg Ojciec mógł się cieszyć. To jest Jego zadanie, to nie nasze zadanie, ale Jego zadanie. Dlatego możesz zupełnie wygodnie odpocząć, oddech wziąć i powiedzieć, Panie, ja chcę poznać Ciebie bliżej. Ja chcę każdego dnia poznawać Ciebie bliżej. Ja chcę być jeszcze głębiej Ciebie. Jak to mogę zrobić? Chcę czytać Słowo Boże, chcę zacząć czytać Ewangelię, chcę zrobić notatki, chcę powiedzieć, co Ty mówisz do mnie dzisiaj. Chcę usłyszeć Twój głos. Chcę komuś powiedzieć o Jezusie. Niech to wypływa na zewnątrz. Halleluja. Chcę podzielić się z kimś, kto jest zmartwiony, kto się boi. Chcę go pocieszyć i powiedzieć, że w Chrystusie jest pokój, który przewyższa te właśnie wszelkie myśli, rozum i że nie musisz się bać. Nasz rozum mówi, boisz się, bo się musisz bać, bo jest sytuacja taka, ale pokój Chrystusowy mówi, przewyższam to wszystko i możesz być wolny od strachu. Amen. Halleluja. Dlatego jeżeli trwasz w Chrystusie, to automatycznie może to w tobie wytryskiwać. To jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że ja chyba nie trwam. Przeciwnik przychodzi i będzie ci mówił co chwilę, wczoraj to trwałeś. Tak, bo byłeś godzinę na modlitwie, byłeś na zgromadzeniu, dzisiaj to trwasz, ale jutro jak na przykład obudzisz się rano, mówi, dzisiaj taki jesteś trochę zmartwiony, trochę ci smutno i dzisiaj nie trwasz. To nie tak się dzieje. Te latorośle zawsze są właśnie tam rosną.
Halleluja. Pan Jezus mówi o tym, trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie. Nie pozwólcie, żeby te soki przestały płynąć. One same automatycznie płyną. Moja łaska i pokój płynie automatycznie z mojego serca. Kto tylko przylgnie do mnie, to automatycznie moja obecność jest przy nim. Jest w nim. Amen. Wiecie, w sobotę mieliśmy tutaj modlitwę Kościoła i tak bardzo mocno Duch Święty dotknął mnie i pokazał mi naprawdę prostą rzecz. Wiecie, najlepsze rozwiązania są w prostocie. W dziecinnej prostocie są najlepsze rozwiązania. Właściwie największe tajemnice świata są w dziecinnie prostych rozwiązaniach. I pokazał mi jedną rzecz. Mówi tak, Janusz, modlisz się niesamowitą modlitwą stawienniczą. I to jest dobre. Modlisz się o chorych. Modlisz się o tych, którzy się źle mają. Modlisz się o tych, którzy są niezbawieni. I to jest bardzo dobre. To rób. Rób to, bo masz namaszczenie. Ale chcę ci pokazać prostą rzecz. Kiedy wszyscy ci ludzie, którzy się modlą, przytulą się do mnie, to z mojego serca przepłynie to automatycznie. Wpatrzysz się we mnie, zaczniesz się zachwycać moją obecnością, a moje życie przepłynie do nich. Amen? Bo kiedy poczujesz bicie mojego serca, moje życie przepłynie do ciebie. Tak jak krzew winny przekazuje swoje życie dla latorośli, tak kiedy jesteś w objęciach Jezusowych, w objęciach Bożych, automatycznie Jego obfitość i Jego życie płynie do twojego życia. Automatycznie. Kiedy potrzebuję uzdrowienia, to sińce i rany Jezusa Chrystusa są w moim objęciu. Słuchajcie, to jest w zasięgu dotyku moich rąk i to przepływa z Niego na mnie. Kiedy potrzebuję zbawienia, to jestem blisko, tak że przepływa to dla mnie. Amen? Halleluja. Jesteśmy zbawieni. W słowie zbawienia jest bardzo wiele powiedziane. To nie jest tylko przebaczenie grzechów. Tam jest co najmniej 5, w Słowie Bożym naliczyłem 5 punktów, które mówią o zbawieniu. To jest między innymi uzdrowienie, uwolnienie, zdrowy umysł. Tak jest w zbawieniu powiedziane. Słuchajcie, kiedy jestem w objęciu Chrystusowym, kiedy jestem w objęciu Bożym, to automatycznie obfitość Boża i Jego obecność przepływa do mojego życia. I ja podczas tej modlitwy, kiedy byłem, kiedy to widziałem, kiedy czułem wręcz oddech Boży przy sobie i było mi tak dobrze, że myślałem, że chyba stąd nie pójdę nigdy, to zapytałem Boże, ale czy to może trwać cały czas? A On mówi, tak, to może trwać cały czas. To zależy od Ciebie. Halleluja. Bóg mówi coś niesamowitego, że Ty nie musisz wychodzić z tego zgromadzenia i o, szkoda, że się skończyło. Tak fajnie było. Chciałbym więcej. Chciałbym, żeby każdy dzień takie zgromadzenie było. Ale słuchajcie, każdy dzień wychodząc stąd możesz być przytulony w obecność Bożą i to, czego potrzebuje do Twojego życia, nawet nie musisz prosić, a bardzo fajnie, jeżeli poprosisz. Bóg jest zachwycony, kiedy dzieci Jego go proszą. Więc to może przepływać automatycznie do Twojego życia. Wiecie, co się wtedy dzieje? Ja zacząłem uwielbiać Boga za to, że jest lekarzem. Zacząłem Go uwielbiać, mówię, Boże, dziękuję Ci, że jesteś lekarzem. Jesteś lekarzem duszy i ducha. Dziękuję Ci, że jesteś tym, który karmi głodnych. Dziękuję Ci, że jesteś tym, który zbawia tych, którzy są straceni. Uwalniasz tych, którzy są powikłani w różne więzy. Dziękuję Ci za to. A to zaczęło płynąć. Halleluja. I to przepływa. Boża obecność, Boże życie przepływa do nas. To jest, kiedy trwamy w krzewie winnym. Kiedy jako latorośle jesteśmy w Nim, którzy wyrastamy, którzy cieszymy się Bożą obecnością. I nie martw się nigdy, że wystrzelisz za wysoko i może coś ci się stać. Pozwól, żeby Bóg zaopiekował się tobą. Pozwól, żeby On przejął całe twoje życie. Przychodzi ogrodnik, Bóg Ojciec, słuchajcie, który nas kocha. I my musimy jako Kościół, jako dzieci Boże, mówię, Kościół to są dzieci Boże, to są ludzie, których Chrystus wykupił, którzy Go przyjęli, to jest Kościół. My jako dzieci Boże musimy zrozumieć, że Bóg jest dobry i On zawsze najlepszych rzeczy chce dla ciebie. Że On nie przychodzi po to, żeby się zemścić na latorośli, On nie przychodzi po to, żeby wziąć tam coś, połamać byle jak, ale On przychodzi z troską, z wielką miłością do twojego życia, aby ciebie jeszcze bardziej owocującym uczynić. Żebyś był dumny, żebyś była dumna z siebie, że wydajesz owoc. I żebyś mogła powiedzieć, Boże, to dla Ciebie. Bez Ciebie bym tego nie zrobił, ale z Twoją pomocą jestem tym, kim jestem. Amen? Bóg chce wzbudzić w Tobie pasję. Chce wzbudzić w Tobie radość z tego, co możesz robić w swoim życiu.
Ty powiesz, ale ja nic nie robię. To właśnie, że chodzisz po tej ziemi i uwielbiasz Go, że podnosisz ręce i jesteś wdzięczny, wdzięczna na każdym miejscu, że On daje ci życie, to jest uwielbienie dla Boga. To jest cudowny owoc, który On pielęgnuje i On się będzie cieszył nim każdego dnia. On jest ogrodnikiem, który jest zachwycony Twoją obecnością na tej ziemi i będzie zachwycony zawsze, aż do wieczności. Kiedy tylko pozwolisz, aby On mógł działać w Twoim życiu. Halleluja. Żebyś mógł trwać, żebyś mogła trwać w Nim każdego dnia. Każdego dnia. Słuchajcie, rano budzę się i chcę być z Nim. Chcę być z Nim. To nie znaczy, że w nocy nie jestem z Nim. Słuchajcie, kładę się i wiem, że jestem z Nim. On powiedział, że we śnie obdarzę umiłowanego swojego. Halleluja. Amen. Kładziesz się i nie żegnasz się z Nim. Ale kiedy otwierasz oczy, cieszysz się, że możesz na nowo uwielbiać Jego imię. I powiedzieć, Panie, czego ja dzisiaj bym potrzebował? Czego potrzebuję do mojego życia dzisiaj? Chcę się do Ciebie przytulić, aby to przepłynęło. W niebie jest wszystko. W niebie jest pełnia. Pozwólmy Jego obecności przepływać w nasze życie. Ale to się nie stanie inaczej, kiedy nie przyjdziemy do Niego, kiedy nie będziemy z Nimi przebywać czasu, spędzać czasu. Słuchajcie, to jest specjalny czas. To jest wyjątkowy czas. Pewien brat z naszego zboru, kochany nasz brat, kiedyś powiedział tak, kiedy ostatni raz w telefonie zapisałeś ważne spotkanie, spotkać się z Bogiem i zaplanowałeś sobie 3 godziny dla Niego. Robimy takie coś, prawda? Teraz mamy telefony, mamy różne notatniki, ale w tych notatnikach sobie piszemy tak. Ja skonfrontowało to mnie, wiecie, wiele rzeczy zapisuję. Trzeba to, trzeba tamto, tu trzeba pojechać, tam trzeba 2 godziny spędzić, tu trzeba spotkanie ważne, nabożeństwo bardzo ważne, więc musisz się nie spóźnić, musisz być, musisz posłuchać, musisz uwielbiać Pana, nie musisz, chcesz to robić. Halleluja. Ale słuchajcie, są bardzo ważne rzeczy. Natomiast kiedy ostatni raz powiedziałeś, chcę się z Tobą spotkać, Panie, mogę to zaplanować, czy masz czas? Chciałbym właśnie tak, myślę, no nie wiem, 4:30 może być rano, nie będzie za wcześnie? Słuchajcie, zaplanujmy, zaplanujmy. Bóg jest osobą, On jest naszym Ojcem. Dzięki temu, że Duch Święty mieszka w nas, On powiedział, wołamy Abba Tatusiu. Abba Tatusiu. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Wielu ludzi tego nie rozumie, wielu ludzi tego nie umie przeżyć, nie umie tego przełknąć i myśli, że Bóg tylko czeka, aż się powinie Twoja noga i żeby Cię ukarać. I jak się trochę postarasz, jak trochę tam Ci wyjdzie coś w życiu, no to trochę będziesz podniesiony. Ale kiedy tylko by Ci coś nie wyszło, albo spóźniłbyś się na nabożeństwo, albo coś tam jest po Tobie, musisz trochę odpokutować. Słuchajcie, to jest tak błędne pojęcie. Ten, który jest zakochany w Tobie, który jest zapatrzony w Ciebie, on kibicuje i powiem więcej, całe niebo kibicuje, aby w Twoim życiu każdy dzień był bliżej Ciebie, bliżej Niego. Aby każdy dzień było trwania w Jego obecności. Ja powiem tak, że jest dobroć i jest surowość Boża. Tak. Są takie momenty. W Słowie Bożym czytamy, to jest wyraźnie powiedziane. Jest surowość Boga, jest sąd Boży, ale też jest dobroć Boża. I ja wam powiem, bardzo mocno podkreślę teraz, dobroć Boża zmieniła moje życie. To dobroć Boża i miłość Boża zmieniła moje życie. Nie pozwól, aby surowość Boża przyprowadziła ciebie do pionu, ale pozwól, aby miłość i dobroć Boża zaprosiła ciebie, aby to ciebie opamiętało. Wiecie, w pewnym etapie mojego życia zachorowałem. Diagnozy były złe, wszystko było jak najbardziej nie tak. A ja w tym momencie miałem najlepszy czas, jaki mogłem mieć w życiu. Mówiłem, Boże, jestem w Twoich ramionach. Ja nie wiem, czy ja miałem lepszy czas, czy kiedykolwiek w moim życiu, chyba wtedy, kiedy poznałem Ciebie pierwszy raz. Ale słuchajcie, to dobroć Boża zmieniła moje życie. Jakaś diagnoza, jakaś choroba nie postawiła mnie na nogi. To, że dostałem, jak to mówią w świecie, dostałem drugie życie, to mnie nie postawiło na nogi, weź się w garść, bo widzisz, co się stało. Nie. To dobroć i miłość Boża postawiła mnie na nogi i to długo wcześniej. I pozwól, aby ta miłość oddziaływała na ciebie, bo to ciebie zmieni. Jeżeli kara i groźba ciebie zmienia, to znaczy, że jesteś w złym miejscu. Potrzebujesz doświadczyć miłości Bożej i Jego łaski. Zobaczyć, że Bóg Ojciec stoi przy tobie i tak bardzo Mu zależy, abyś wydał owoc. Tak bardzo Mu zależy, abyś w Twoim życiu się powiodło. Tak bardzo Mu zależy, żebyś zwyciężała, zwyciężał w swoim życiu.
żeby Twoje dzieci były zbawione. Jemu na tym zależy, dlatego szuka możliwości, aby się z Tobą porozumieć, jak to zrobić najlepiej. On to wie, ale my tego nie odkryjemy bez Niego. Co wtedy? Przyjdźmy do Jego obecności. Bądźmy, trwajmy w Nim. Trwajmy w Nim, choćby nie wiem co. Trwajmy, choćby, jak ta pieśń mówiła, choćby nie wiem co. Choćby groziło coś. Słuchajcie, chciejmy trwać. Chciejmy być jak najbliżej Niego. Każda możliwość, każda okazja niech będzie możliwością, niech będzie okazją, aby poznać Jego dobroć. Pan Jezus przyszedł na ziemię, tutaj w tej samej Ewangelii, jedna kartka dalej. Pisze, że wszystko, co Ojciec pokazał, wszystko, co widzicie u mnie, to Ojciec, to Bóg Ojciec. I pewny jeden uczeń, Tomek, Tomasz, przyszedł i mówi tak, Panie Jezu, to pokaż nam Boga, pokaż nam Ojca, a już będziemy wszystko wiedzieć. A Pan Jezus mówi, Tomek, popatrz się na mnie. Widzisz? A Tomasz mówi, tak, widzę, to jest Bóg. Właśnie dokładnie taki jest Ojciec. Słuchajcie, czy Pan Jezus kogoś potępił? Czy Pan Jezus kogoś przekreślił w swoim życiu? Czy On komuś powiedział, wiesz co, dla Ciebie nie mam czasu? Czy zrobił coś takiego? Słuchajcie, płynie miłość. A Pan Jezus powiedział wyraźnie, taki jest Bóg. Czy widzimy to? Przyszedł na ziemię, aby objawić Ojca. To się nigdy w historii świata nie wydarzyło. Pan Jezus przyszedł objawić serce Boga. Pozwól, aby dobroć Boża, aby soki Boże przepływały przez Twoje życie. Otwórz swoje serce i powiedz, Boże, może moje myśli czasami blokowały to. Myślałem o Tobie źle. Myślałem o Tobie, że jesteś surowym Bogiem. Chcę, abyś mi przebaczył to, abyś mnie od tego uwolnił. Chcę pozwolić, aby Twoja dobroć i Twoja miłość, aby Twoja obecność przepływała przez moje pędy, przez serce mojego życia, przez moje życie, abym mógł owocować, bo wiem, że wtedy Ojciec będzie uwielbiony, wtedy, kiedy moje życie będzie obfite, wtedy będzie uwielbiony Bóg. Halleluja. Cudowne to jest. Pan Jezus mówi, o cokolwiek byście chcieli prosić, to proście. Przychodźcie. Do tego Was chcę zachęcić. Do tego Was chcę naprawdę nawołać. Ja chcę to ogłosić i nawołać, abyśmy trwali w Jezusie Chrystusie jeszcze mocniej. Ja wiem, że dzisiaj przyszliście na to miejsce z głodem. Przyszliście w pragnieniu i wiecie, macie świadomość, mamy świadomość, że trwamy w Jezusie Chrystusie. Bo właśnie z takim zamiarem przyszliśmy, aby kolejny raz poznawać Go bliżej. Ale może dzisiaj Bóg otworzył Ci oczy jeszcze bardziej. I widzisz, jak możesz bliżej Niego przytulić się. Że nie musisz iść rano być dobrze, potem coraz bliżej, koło południa już jest fajnie, bo już możesz poprosić o coś. Wieczorem jest super, bo możesz mieć społeczność z Bogiem, możesz się radować, możesz się cieszyć, ale tak sobie myślisz, no i co będzie jutro? Nie, od samego rana, kiedy tylko otworzysz oczy, jesteś przytulony w Niego, jesteś razem z Nim. Jak pęd, jak latorość, która rośnie w krzewie winnym, ona nigdy nie opuszcza krzewu winnego, bo to by było śmierć dla niej. Tak Ty i ja nigdy nie opuszczajmy obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Amen. Niech Duch Święty będzie nam pomocny przy tym. Słuchajcie, kochajmy Ducha Świętego. Kochajmy, módlmy się w Duchu Świętym. Rozmawiajmy. Apostoł Paweł mówi, że on się modli w Duchu Świętym więcej niż wy wszyscy razem wzięci. Tak napisał. Dokładnie tak jest przetłumaczone. Słuchajcie, jeden człowiek więcej niż wszyscy razem wzięci. Ja nie wyobrażam sobie. Ale apostoł Paweł miał niesamowite objawienie. Człowiek, który dla mnie, słuchajcie, kiedy będę w niebie, to kiedy już się poprzytulam z Panem Jezusem, z Bogiem Ojcem, moim kochanym tatusiem, z Duchem Świętym, tak na żywo już twarzą twarz, to potem pójdę Pawła gdzieś poszukać. Słuchajcie, coś niesamowitego. Ale chcę wam powiedzieć, zachęcić was, że trwanie w Nim to jest największa i najlepsza radość z życia, jaka może być. To jest obecność wtedy, kiedy przychodzą różne wiadomości, różne wieści. A Ty możesz powiedzieć, Boże, w Twoich rękach, słuchajcie, w rękach, które stworzyły świat, jesteś Ty i ja. Więc co na tym świecie może Ciebie zaskoczyć, albo nie wiadomo, co zrobić z Tobą, kiedy Ty jesteś w tych samych objęciach? Święty Bóg, przez Jezusa Chrystusa możemy Go nazywać Ojcem. A przez Ducha Świętego jeszcze powiedział Abba tatusiu. Dokładnie tak to słowo brzmi. Tatusiu. Kiedy rano się budzisz, możesz mówić Ojcze nasz, to możesz mówić tatusiu. Tatusiu. Święty Wszechmogący, tatusiu, który jesteś w niebie.
Święte jest Twoje imię i jest potężne. Halleluja. Dlatego chciałbym Was zachęcić do tego, abyśmy trwali w Nim. Społeczność z Bogiem niech będzie najważniejszą rzeczą. Niech będzie najważniejszą i najlepszą rzeczą w naszym życiu. Halleluja. Ceńmy ją sobie ponad wszystko. Jakiekolwiek spotkanie, zgromadzenie w Twoim życiu, kiedy dzieci Boże się zgromadzają, chciej przychodzić i uwielbiać Pana. Nie wstydź się Go. Podnieś swoje ręce, powiedz, dobry jest Pan, wielki jest, cudowne jest Jego imię. Halleluja. Słowo Boże zachęca nas do tego, że każda czynność, kiedy naszym ciałem uwielbiamy naszego Pana, Bogu się podoba. Amen. Ludzie przychodzą, ludzie klękają, kładą się, kiwają się całym swoim ciałem. Jest napisane całym sercem, całą duszą, całej siły i całej myśli. Amen. Całym sobą. Wszystko, co w Tobie, wszystko, co we mnie, niech będzie Jego świętemu imieniu. Powstańmy. Chcielibyśmy uwielbić Tego, którego Wam przez chwilę chciałem przedstawić. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, że przez Jezusa Chrystusa objawiłeś nam swoją miłość, że pokazałeś nam, że niebo jest stworzone dla nas. Pokazałeś nam, że stworzyłeś nas dla siebie, że tak naprawdę na tym wszystkim, co stworzyłeś w świecie, najbardziej zależy Ci na człowieku. Na właśnie takim człowieku, którego wykupiłeś, oczyściłeś, usprawiedliwiłeś, dałeś mu nowe życie, ale też nie zostawiłeś nas samych. Dałeś nam Pocieszyciela Ducha Świętego, aby był z nami na wieki. I razem z Duchem Świętym zostaniemy zabrani do Ciebie, abyśmy byli razem z Tobą. Panie, tak bardzo nas ukochałeś, że nie zostawiłeś ani kawałka nieba dla siebie, ale wszystko przygotowałeś dla nas. Nawet powiedziałeś, że miejsce przygotujesz. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że pójdę przygotować Wam miejsce. A kiedy je przyjdę, kiedy pójdę i przygotuję je, ja przyjdę z powrotem na ziemię, przyjdę tutaj po Was, aby zabrać Was, aby się cieszyć razem z Wami, abyście byli razem ze mną. Halleluja. Abyśmy byli razem. Panie, dziękuję Ci za to. Ale teraz, kiedy jesteśmy tutaj na ziemi, Panie, chcemy rozkoszować się Twoją obecnością. Chcemy Ci powiedzieć, że bardzo, bardzo zależy nam poznawać Twoją dobroć każdego dnia, poznawać Twoją miłość każdego dnia. Panie, chcę, aby każdy, jak tutaj na tym miejscu, aby każdego dnia wpatrywał się w Twoje oblicze, przytulał się do Twojej piersi, aby Twoje życie mogło płynąć przez nasze życie. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że to dzięki krwi Jezusa Chrystusa jest możliwe. Dzięki sińcom i ranom Twoim jesteśmy uleczeni. Więc czegokolwiek teraz potrzebujemy, Panie, w fizyczny sposób, w cielesny sposób, przytulamy się do Ciebie, aby to odebrać, aby powiedzieć, Panie, kocham Ciebie. Dziękuję Ci za to, co wykonało się na Golgocie, że krew Twoja wykupiła nas, że Twoje sińce i rany uzdrowiły nas. Panie, dziękujemy Ci, Panie, że możemy być pełni Twojej łaski i miłości. Dziękujemy Ci za tę społeczność. Dziękujemy Ci za braci i siostry, które potrzebują modlitwy, które potrzebują naszej modlitwy teraz, aby prosimy Ciebie, aby mogli przylgnąć do Ciebie, aby mogli przytulić się do Ciebie i niech przepływa Twoja obecność z krzyża. Halleluja. W imieniu Jezusa Chrystusa. Twoja obecność, Twoja dobroć i miłość. Tak bardzo mi zależy, jak Panie Jezu, Tobie zależało, kiedy chodziłeś po ziemi, aby poznali serce Ojca, aby poznali serce Ojca, że jest kochający i że ma dobre myśli o nas. Halleluja. W imieniu Jezusa Chrystusa niech będzie Twoje imię uwielbione. Dziękujemy Ci za to spotkanie, dziękujemy za tę społeczność, dziękujemy Ci, Panie, że możemy być w Twojej obecności. Halleluja. Halleluja. Podnieśmy nasze ręce jeszcze wysoko do Pana. Chcielibyśmy powiedzieć, Panie, oto my dzieci Twoje. Dzieci Twoje. Panie, ja jestem Twoim synem i powiedz mu, że jestem Twoim dzieckiem. Panie, jestem tym, który chce Ciebie szukać każdego dnia, który chce być bliżej Ciebie, który chce się rzucić Tobie na szyję, który chce powiedzieć, Panie, może nawet niczego nie potrzebuję, chcę po prostu z Tobą być. Chcę po prostu przed Twoim obliczem się rozkoszować. Panie, tak bardzo Ciebie kocham. Bardzo chcę być bliżej Ciebie jeszcze. Chcę, aby Twoje słowo jeszcze mocniej mnie przybliżyło. Aby ta społeczność jeszcze bliżej Ciebie mnie, Panie, przyciągła. Halleluja. 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 Panie, też jesteśmy latoroślami, które chcą powiedzieć, Ojcze, wiemy, że w Twoich rękach jest doskonały plan i Ty nas przycinaj, Ty nas, Panie, kształtuj, Ty nam, Panie, dawaj to, czego potrzebujemy i, Panie, chcemy dać się zupełnie w bezpieczni, w zaufaniu, w stuprocentowym zaufaniu, że masz dobre myśli o nas i że chcesz doprowadzić nas aż do końca. Halleluja. W takim zaufaniu chcemy, Panie, jak dzieci, powiedzieć, w Twoich rękach jest moje życie. Chcę zupełnie je oddać. Halleluja. W imieniu Jezusa Chrystusa, niech tak się stanie. Tobie za wszystko niech będzie chwała, przez to niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, że obfity owoc będziemy przynosić w naszym życiu. Halleluja. Niech będzie chwała Tobie, a dla nas radość, radość bez końca, dla naszych dzieci, dla nas chwała niech będzie i radość, Panie. Halleluja. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.